Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Bożycki, jestem prowadzący konferencję prasową Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Spotykamy się dlatego, że rozpoczynamy kampanię pod tytułem Chroń bioróżnorodność. Prelegentami są pani Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, główny konserwator przyrody. Dzień dobry. Razem z nami jest także pan Sławomir Mazurek, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Sergiel Kieruzel, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dzień dobry.
oraz pani Monika Szewczyk. Pani Monika jest ekspertem kampanii, doktor nauk biologicznych, pracująca na co dzień w dziale ekosystemów UNEP GRID Warszawa, gdzie zajmuje się ochroną różnorodności biologicznej, kształtowaniem zielonej infrastruktury oraz edukacją przyrodniczą. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie oraz witam także tych Państwa, którzy są z nami online i zachęcamy do zadawania pytań. Zbierzemy je wszystkie i na samym końcu zostaną zadane naszym prelegentom. Z powitań to chyba tyle. Dołączę do Państwa i rozpoczynamy naszą konferencję. Pani minister, spotykamy się tutaj, żeby w Międzynarodowym Dniu Różnorodności Biologicznej porozmawiać o tym, dlaczego ochrona bioróżnorodności jest tak ważna. Jakie inicjatywy w tej kwestii podejmuje resort? Zatem dlaczego warto chronić bioróżnorodność? Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, różnorodność biologiczna to mnogość życia na Ziemi. To jest mnogość gatunków, mnogość ekosystemów, wzajemne powiązania. Tak naprawdę, jakbyśmy zaczęli się zastanawiać nad różnorodnością biologiczną, to można powiedzieć, że bez różnorodności biologicznej nie byłoby życia. To nie tylko kwestia jakości życia, ale wprost nie byłoby życia. Bo ta wielość gatunków, tutaj mówimy o poziomie genetycznym, właśnie gatunkowym, ekosystemowym, wzajemne powiązania między nimi to są usługi, brzydkie słowo może, ale to są te usługi, które dla nas świadczy zdrowa przyroda, z której my korzystamy w kontekście chociażby żywności, leków, ale to też są usługi związane z miejscami pracy, to są usługi związane z dostępnością dla przemysłu pewnych surowców i to mówimy bardzo, bardzo ogólnie i bardzo skrótowo, ale każdy z tych gatunków odgrywa swoją rolę. Powiązania pomiędzy gatunkami również powodują, że utrata jednego gatunku prowadzi do utraty kolejnych gatunków i to jest taka machina ze sobą powiązana. W związku z tym dzisiaj absolutnie ważne jest, abyśmy chronili różnorodność biologiczną, abyśmy dbali o ekosystemy. One powinny być zdrowe, one powinny być bogate, one dzięki temu będą stabilne i trwałe. I właśnie temu służy szereg programów, które podejmuje resort klimatu i środowiska. Od poziomu legislacji, chociażby niedawno, to już jest kwestia 2 lat, przyjęliśmy ustawę o inwazyjnych gatunkach obcych. To jest jedno z zagrożeń, jeśli chodzi o różnorodność biologiczną. I to już funkcjonuje w tej ustawie. Adresujemy zadania do poszczególnych organów, również do samorządów. Również kwestie związane z programem o odtwarzania torfowisk, to jest świeży temat, w zeszłym roku podpisane porozumienie pomiędzy Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Uniwersytetem Przyrodniczym w Krakowie. Wyzwanie na kolejnych 10 lat, ale wiedząc o tym, że to właśnie tereny podmokłe gromadzą w sobie największą ilość bogactwa gatunków i wiemy również, że w XX wieku ponad połowa terenów podmokłych została zdegradowana i tracimy je, to jest jedno z większych wyzwań i z ważniejszych programów naszego resortu. Oczywiście mówimy tutaj o terenach leśnych, rolnych, również miejskich. W naszym resorcie od kilku już lat, od kilku edycji prowadzimy działania związane z adaptacją miast do zmian klimatu, miasto z klimatem, taki program, którego w tym roku już uruchamiamy 4. edycję. Więc staramy się podejmować działania na różnych poziomach i adresowane do różnych grup społecznych. Panie dyrektorze, Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczyna ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest podniesienie świadomości obywateli na temat różnorodności biologicznej. Jakie są cele szczegółowe i założenia tej kampanii? No właśnie, te twarde rzeczy, o których mówiła pani minister, no wymagają również wsparcia edukacyjnego. Po prostu wszyscy powinniśmy wiedzieć, jak bardzo ważna jest różnorodność biologiczna i że o ten ekosystem trzeba dbać oczywiście globalnie, to jest jasne. Widzimy to na przykładzie Parku Narodowego, na przykład, czy dużego kompleksu leśnego, ale warto widzieć to również na przykładzie naszego przydomowego trawnika.
I właśnie po to jest kampania Chroń bioróżnorodność, żebyśmy przyjrzeli się temu, jak sami też możemy chronić ekosystem, jak wpływać pozytywnie na to wszystko, co związane jest z ochroną przyrody. I te działania nazwaliśmy właśnie kampanią Chroń bioróżnorodność. Przed nami wiele webinariów, szczególnie one są przeznaczone dla samorządów, bo to, co mówiła też pani minister, bardzo ważne jest to, że w ostatnich latach no też rewitalizacja, która, takie piękne słowo, która dotknęła bardzo wielu polskich miast, kończyła się po prostu betonozą. Kostką pięknie zresztą wyłożyliśmy szczególnie centra miast, co z automatu spowodowało to, że są to nieprzepuszczalne tereny, gdzie jest od razu sucho, od razu jest cieplej. Takie miejsca charakteryzują się tym, że o 1, nawet 2 stopnie jest cieplej latem. Już nie chce nam się tam wcale, mimo że jest ładnie, wcale nam się nie chce spędzać tam czasu. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o to są tereny rolne. I tu będziemy zwracać szczególną uwagę na oczka wodne śródpolne, na zalesienia śródpolne, te nasze takie piękne, słynne grusze na Miedzy. To było bardzo ważne miejsce właśnie dla ekosystemu. Tam był cień, tam mogły przezimować owady. To było bardzo ważne miejsce. To gdzieś nam... Muszę się podzielić mikrofon. To gdzieś nam zanikło w ostatnich kilkunastu latach, a powinniśmy to odtwarzać, bo to jest ważne również dlatego, żeby te, jak te owady pięknie nam przezimują, to żeby na wiosnę miały, wylatywały i miały zapylać, bo to jest ich zadanie, chociażby kwitnące zboże. Czy teraz działa? O! Działa, więc to było tylko chwilowe. Wrócę do pani minister, ponieważ wiemy o tym, że jest konieczność odbetonowania miast, ale jest także konkurs ministerstwa Miasto z klimatem. Najlepszy zrealizowany projekt. Dlaczego Miasto z klimatem jest tak ważne dla obywateli? Miasto z klimatem, to już mamy 3 edycje za sobą. Dzisiaj rozpoczynamy 4. edycję, to też ważna informacja dla wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy nas oglądają. To wyzwanie. Dzisiaj rozmawiamy o zmianach klimatu. Często powinniśmy również rozmawiać o tym, jak nie tylko mitygować zmiany klimatu, ale też adaptować się do tych zmian. I jeżeli w mieście mamy niedobór zieleni, a tak niestety się działo w ostatnim czasie, że wraz ze środkami z Unii Europejskiej często szły decyzje właśnie dotyczące tego, że betonowano wszystko i wszędzie. W ten sposób utworzono wiele powierzchni, które są nieprzepuszczalne dla wody. Pozbawiono nas mieszkańców też jakby cienia, pozbawiono nas dostępu do takich komfortowych warunków. Przez to niestety również bardzo często w miastach powstają miejskie wyspy ciepła, tworzą się powodzie błyskawiczne. Wiele takich tematów, których konsekwencje uderzają w każdego mieszkańca. Więc dzisiaj, wiedząc również o tym, że jest coraz większa świadomość wśród nie tylko mieszkańców, ale również decydentów w miastach, zwracamy się do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast o to, aby przyłączyli się do programu Miasto z klimatem. Najlepszy zrealizowany projekt to jest temat, w trakcie którego będą mogli pokazać działania, które w ciągu ostatnich, zdaje się, że 3 lat, nie wcześniej niż od stycznia 2020 roku, zrealizowali na swoim terenie, a dotyczyły te realizacje terenów zdegradowanych, właśnie dotyczyły odbetonowania miast, czy też dotyczyły zatrzymywania wody w miejscu i jakby gromadzenia jej.
Tutaj więcej szczegółów oczywiście na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, natomiast warto wskazać, że wśród wielu nagród pieniężnych jest również ta, która umożliwi podanie takiej praktyki danego miasta w podręczniku dobrych praktyk i pokazanie innym włodarzom, że da się, że można i do czego wszyscy powinniśmy dążyć. My oczywiście również dzisiaj mamy przygotowany projekt ustawy. To jest projekt Prawo ochrony środowiska, ale jest wprost nawiązujący do tematu związanego z adaptacją miast do zmian klimatu. Mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji Sejmu uda nam się ten projekt przeprowadzić. Dlaczego dla ochrony bioróżnorodności tak ważne jest odbetonowanie miast? I to pytanie kieruję do eksperta kampanii, pani dr Moniki Szewczyk. Dlaczego tak ważne? Ja troszeczkę odwrócę pytanie, ponieważ bardzo dużo było mówione o kwestiach klimatycznych i od tego dobrze jest wyjść, że miasta spotykają się z niesamowitymi wyzwaniami, z nim chociażby emisja, jest zanieczyszczenie powietrza, ale właśnie ogromne nagrzewanie się powietrza poprzez zabetonowanie przestrzeni miejskiej. Mówimy o miejskiej wyspie ciepła, to znaczy kiedy temperatura w mieście jest dużo wyższa niż na terenach otaczających. Teraz chyba mi, nie, wszystko jest okej. I proszę Państwa, jest to ogromne wyzwanie i ono bezpośrednio wiąże się z ochroną różnorodności biologicznej, ponieważ w ogóle te dwa kryzysy, kryzys klimatyczny i kryzys ochrony różnorodności biologicznej są ze sobą bardzo ściśle połączone. Bo kiedy spojrzymy od strony przestrzeni miasta, to urbaniści, przyrodnicy, osoby zajmujące się kwestiami zarówno klimatycznymi, jak i przyrodniczymi od dawna już mówią o potrzebie kształtowania zielonej infrastruktury, zielono-błękitnej infrastruktury, również właśnie miasta. Na czym to polega? Chcielibyśmy, żeby nasze państwa wyglądały zielone, żeby były zielone. I w tym momencie troszeczkę zmienia nam się nasza perspektywa. Do niedawna patrzyliśmy na zieleń jako taką warstwę estetyczną miasta. Dzisiaj zaczynamy patrzeć pod kątem polepszania warunków środowiska miejskiego, a kiedy spojrzymy do dokładnej definicji zielono-błękitnej infrastruktury, to zobaczymy, że oprócz tych wszystkich usług, które świadczą one nam, ludziom, mieszkańcom, ma ona jeszcze jeden cel, ma chronić właśnie różnorodność biologiczną, czyli te wszystkie gatunki, z którymi dzielimy przestrzeń w mieście. I tych gatunków jest całkiem sporo. Oczywiście nie wszystkie są dla nas dobrymi sąsiadami, chociażby komary w mieście potrafią być plagą i może w tym momencie, jeśli o nich myślimy, to o ochronie różnorodności biologicznej już niekoniecznie. Natomiast większość gatunków, które nam tutaj towarzyszy, to jednak są dobrzy, mili sąsiedzi, którzy pomagają nam również poprawiać warunki naszego życia. I tak na przykład ostatnie lata, czyli różnego rodzaju uszczelniania budynków, które doprowadziły do tego, że w przestrzeni miejskiej zaczęło być coraz mniej wróbli, zaczęło być coraz mniej jeżyków. Może na pierwszy rzut oka wydawało się to mało znaczące, natomiast w momencie, kiedy właśnie chociażby owe komary zaczęły nam trochę przeszkadzać, to przypomnieliśmy sobie, że przecież jeżyki to nasz sprzymierzeniec i widzimy zupełnie odwrotny w tym momencie kierunek, kiedy staramy się właśnie ten gatunek zapraszać do naszej przestrzeni. W miastach coraz częściej rezygnuje się z częstego i bardzo niskiego koszenia trawników. W ten sposób dopuszczamy do rozwoju różnych gatunków ziół, które wzbogacają również krajobraz miasta. Niektóre przestrzenie miasta są również, potrafią być półdzikie, ponieważ proszę Państwa, w momencie, kiedy miasto rozpełza się, kiedy miasto rozbudowuje się, to automatycznie część tych naturalnych bądź półnaturalnych ekosystemów zostaje zaadoptowana przez miasto. I to, w jaki sposób tymi terenami zarządzamy, to również jest ochrona różnorodności biologicznej. Myślę, że świetnym przykładem jest chociażby Dolina Wisły, i to, że w środku metropolii, w środku Warszawy mamy Naturę 2000, gdzie występują szalenie rzadkie w skali całej Europy gatunki ptaków, które można obserwować wiosną. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, a jaka jest rola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej? Dzień dobry Państwu. 34 lat aktywnie włącza się w edukację, finansowanie edukacji
i taki dobór programów wspólnie zresztą z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, żeby te programy były efektywne, bo realizując tak ambitne projekty, o których przed chwilą słyszeliśmy, no zawsze na koniec potrzeba środków, które będą wspierały inicjatywy, które będą o tych ważnych kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju, stymulacji zrównoważonego rozwoju, które będą finansować. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach programów priorytetowych finansuje właśnie tego typu ważne cele, także w zakresie edukacji ekologicznej. Na program związany z edukacją ekologiczną przeznaczamy kwotę 248 milionów złotych. Korzystamy także z synergii polskiego systemu, który, szanowni państwo, jest unikatowy na skalę światową, w którym funkcjonuje Narodowy Fundusz, ale też Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska. W ramach współpracy z wojewódzkimi funduszami realizujemy obecnie program edukacji regionalnej, gdzie uruchomiliśmy środki w wysokości 137 milionów złotych. W ramach tych środków w całej Polsce obecnie uruchomiliśmy niezwykłą inicjatywę młodych ludzi, szkół. Ten pomysł, który pojawił się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, autorski pomysł pani minister Anny Moskwy, to pomysł, który dotyczył ekopracowni. Ekopracownie, Zielone Serce Szkoły, niezwykła inicjatywa, która pozwala uwolnić potencjał młodych ludzi, dać im też narzędzia do tego, żeby wychodząc w teren, poznając te przepiękne tereny wokół szkoły, w swoich miastach i miasteczkach, żeby obserwowali przyrodę, ale nie tylko ją podziwiali, ale też opierali swoje doświadczenie o wiedzy, o gatunkach priorytetowych Natury 2000, o gatunkach z dyrektywy ptasiej, z dyrektywy habitatowej, żeby o tych cennych terenach wiedzieć więcej, wiedzieć też skąd one się wzięły, w jaki sposób działania człowieka w przestrzeni może kształtować przestrzeń, w jaki sposób możemy zapraszać różne gatunki do naszych ogrodów, właśnie przeciwdziałać, o czym pani mówiła, betonowaniu miast, czy właśnie likwidacji, znaczy takiemu, przeciwdziałać takiemu rozwoju infrastruktury, która te gatunki z tego miasta wyprasza, czy wyprasza z przestrzeni tej miejsko-wiejskiej. Co istotne, właśnie tego typu działania chcemy stymulować. To Zielone Serce Szkoły to dwa typy ekopracowni. Ta poświęcona ochronie przyrody i ta poświęcona tym, co jest tak istotne z perspektywy transformacji klimatyczno-energetycznej, właśnie dotyczy to odnawialnych źródeł energii. To kolejna inicjatywa z tego programu to inicjatywa małych grantów dedykowanych dla uczniów, aby też stymulować ich inicjatywy. To jest kolejne 16 milionów, które trafia do polskich szkół właśnie na małe granty, aby to wspierać. To jest niezwykle ważna jest edukacja, bo szanowni państwo, nawet takie duże metropolie jak Warszawa, mówiące dużo o akcji sadzenia drzew, pozwalają sobie na takie akcje jak Skwer Trzech Rogów, gdzie macie państwo beton, jakąś fontannę, beton, na tym donicę. No, wygląda to, szanowni państwo, mało jest to zachęcające, jeśli chodzi o tą przestrzeń, a dodatkowo nie spełnia tego, co wiele miast, takich jak Warszawa, wpisały się, czyli mówimy tutaj o miejskich planach adaptacji, świetnym programie przygotowanym także przez Ministerstwo Środowiska, który mówi o tym, żeby przeciwdziałać powstawaniu miejskich wysp ciepła, przeciwdziałać takim rozwiązaniom, które powodują, że jakość życia w miastach się poprawia. I po to służy też edukacja ekologiczna, abyśmy także urzędników, nie tylko urzędników, zaczynając od szkół, a przechodząc dalej przez wszystkie pokolenia, finansowali wiedzę na temat ochrony przyrody, ale także tego wszystkiego, w jaki sposób poprawiać jakość życia człowieka, bo dobra jakość powietrza, dobra jakość środowiska to też lepsza jakość naszego życia i na tym nam zależy, na tym, żeby finansować w sposób efektywny, zrównoważony rozwój Polski. Dziękuję bardzo. Pani minister. Mówiliśmy dużo o mieście, ale także dla ochrony bioróżnorodności ważne są projekty dotyczące ochrony mokradeł. Jaki jest główny cel takich projektów? Projekt, o którym wspomniałam, który został uruchomiony w zeszłym roku, a tak naprawdę ruszył całkiem niedawno, trzech instytucji, które ze sobą podpisały porozumienie, to projekt, który dostał dofinansowanie ze środków unijnych z programu LIFE, 22 miliony euro. Dodatkowo
wspomógł nas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnymi, jeśli dobrze pamiętam, 13 milionów euro. To projekt, który przez kolejnych 10 lat zinwentaryzuje nam wszystkie tereny podmokłe w Polsce, które się znajdują, objęte są albo siecią Natura 2000, występują w lasach, ale również występują poza lasami na terenach rolniczych, występują również jako tak zwana zielona infrastruktura i te tereny, które łączą, czy mogą być korytarzem pomiędzy istniejącymi już formami ochrony przyrody. Dzięki temu po raz pierwszy chyba w historii tak naprawdę będziemy mieli rozeznanie, co mamy w Polsce, czym dysponujemy. Dwa, zweryfikujemy, w jakim stanie mamy te siedliska i część z tych siedlisk będziemy się starali przywrócić do stanu właściwego. Dzięki temu podniesiemy zwierciadło lustrowody, dzięki temu również mamy nadzieję, że będziemy poprawiać sytuację, jeśli chodzi o magazynowanie dwutlenku węgla, bo przecież również te tereny są związane z tymi wyzwaniami, jeśli są w niewłaściwym stanie ochrony, to zamiast magazynować, to emitują. I to, o czym dzisiaj szczególnie rozmawiamy, czyli kwestia różnorodności biologicznej, bogactwo gatunków tam występujących. Olbrzymie wyzwanie, ale co ważne, tym trzem jednostkom udało się zachęcić do współpracy również inne jednostki, w tym Ministerstwo Rolnictwa, różnego rodzaju instytuty w Polsce funkcjonujące, uniwersytety, organizacje pozarządowe i wspólnymi siłami będziemy dążyć do poprawy tych siedlisk w naszym kraju, ale jednocześnie będziemy prowadzili również działania edukacyjne, dlatego że skuteczna ochrona przyrody wymaga zrozumienia tych działań, zrozumienia, dlaczego się ją chroni, po co pewne działania i w jaki sposób powinny być wykonywane. Liczymy na to, że razem z tą dzisiejszą kampanią, która rusza, Chroń bioróżnorodność, ta dotycząca torfowisk przyniesie naprawdę jeszcze większe zrozumienie w społeczeństwie do roli tych siedlisk. Ja zwrócę uwagę na jedną ciekawostkę. Całkiem niedawno miałam spacer z dziećmi po jednym z torfowisk w naszym kraju, po Bagnie Kusowo, po rezerwacie. Fascynacja młodych ludzi tym, co zobaczyli, tym, jak oni postrzegają przyrodę, jak oni ją starają się rozumieć i jak dużo też o niej wiedzą, pokazuje, że naprawdę jesteśmy w stanie wiele rzeczy tłumaczyć i tak jak powiedziałam, jeśli komuś coś pokażemy, wytłumaczymy, naturalnie on to pokocha, a jeśli pokocha, to będzie chciał chronić. Pani doktor, dlaczego ochrona mokradeł jest tak ważna? Trudno to powiedzieć w kilku zdaniach. Pani minister użyła takiego zdania, że bez różnorodności biologicznej nie byłoby życia i dokładnie to samo możemy powiedzieć o mokradłach. Bez mokradeł nie byłoby życia. Może tak dla jasności, czym w ogóle są mokradła, co to określenie oznacza. Kiedy mówimy o mokradłach, mówimy o bardzo dużej grupie ekosystemów. Są to rzeki, są to jeziora, są to estuaria, są to torfowiska, jak również bardzo płytkie przybrzeżne wody morskie z głębokością do około 6 metrów. To żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Więc w tym momencie dobre zachowanie mokradeł w dobrym stanie to tak naprawdę zapewnienie sobie wody. To tak naprawdę swego rodzaju krwioobieg, który zapewnia nam wodę pitną, wodę dla rolnictwa, wodę dla leśnictwa, generalnie cały zasób wody słodkiej na terenach lądowych. Więc jakby dbanie o ten zasób jest rzeczą zupełnie naturalną i nikomu nie należy tego bliżej zapewne tłumaczyć. Gdybyśmy się skupili troszeczkę, bardziej zawęzili i porozmawiali o torfowiskach, bardzo przepraszam, kwestia techniczna. Nie może być inaczej, rozmowa o wodzie, więc i woda potrzebna. Dochodzi tu jeszcze inny aspekt, aspekt klimatyczny. Proszę Państwa, torfowiska są niesamowitym magazynem węgla. Proszę sobie wyobrazić, że przez 10 tysięcy lat, przez cały holocen, rok po roku przyrasta nam 1 mm torfu. W tym momencie te zasoby, które mamy na całym świecie, bardzo byśmy chcieli, żeby one zostały tam, gdzie w chwili obecnej są zmagazynowane, to znaczy właśnie w torfie, ponieważ przesuszone, osuszone torfowiska to uwalnianie do naszej atmosfery kolejnych,
kolejnych emisji dwutlenku węgla w sposób 10 razy szybszy niż działo się to w momencie, kiedy był on magazynowany. Także kwestia ochrony mokradeł, kwestia ochrony torfowisk jest rzeczą szalenie kluczową, ale ponieważ mówimy o różnorodności biologicznej, to znowu należy podkreślić, że są to siedliska niezwykle charakterystyczne, niezwykle wyspecjalizowane i tak wyglądają również gatunki tam występujące. Jeżeli niszczymy siedliska, niszczymy ekosystemy mokradłowe, to w tym momencie pozbywamy się chociażby miejsc, gdzie następuje rozród ryb słodkowodnych, ale właśnie ten kwestia tej bliskiej strefy przybrzeżnej to również miejsce tarła ryb morskich. Więc proszę Państwa, z jednej strony mówimy oczywiście o takich gatunkach, dla których nie mamy może zastosowania gospodarczego, bo trudno o tym mówić w przypadku rosiczki, cietrzewia czy łosia, ale znowu z drugiej strony, jeżeli mówimy o tym, że pozbywamy się miejsca rozrodu ryb słodkowodnych czy morskich, to również uderza to w naszą gospodarkę. Panie prezesie, jakie... I mi mikrofon. To może być kwestia telefonów komórkowych, czekać. Po prostu mogą mieć podobne... Przez chwilę muszę mówić i wtedy mikrofon się rozgrzeje i zacznie działać. Być może to tak jest jak z naszym gardłem. Panie prezesie, jakie inicjatywy w temacie ochrony przyrody podejmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przez ostatnie lata wydał prawie 2 miliardy złotych na ochronę przyrody. W ostatnim roku było to prawie 500 milionów, więc widać, że ten priorytet Ministerstwa Klimatu i Głównego Konserwatora Przyrody jest realizowany naprawdę na takim bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj też konkretne oczywiście programy. To jest program dotyczący ochrony czynnej w parkach narodowych. To bardzo ważne, Szanowni Państwo, żeby tak zarządzać, żeby te zasoby przyrodnicze, które mamy, pomnażać, więc potrzebna jest ta aktywność, a żeby do tej aktywności mogło dojść, potrzebne są środki. To jest 12 milionów złotych na to działanie. Także, żeby parki mogły się rozwijać, finansujemy do 100% wykup gruntów. Odbywa się to nie tylko w Kampinosie, ale w wielu innych parkach, tak żeby te szczególnie cenne tereny objęte czy to ochroną bierną, czy czynną właśnie trafiały do parków. Parki mają zespoły profesjonalistów, którzy świetnie tymi terenami zarządzają. To jest, udało nam się wykupić 216 hektarów gruntów i objąć się w ten sposób. Też należy to ochroną, przeznaczyliśmy na to 16 milionów złotych. Bardzo ważny obszar, o którym też dużo Konserwator przyrody, pani minister mówiła, to ochrona przeciwpożarowa w parkach narodowych. Tutaj ta alokacja w tym programie to 65 milionów złotych. Do tej pory złożono 12 wniosków. Także realizujemy nabory dla takich instytucji, które zajmują się rehabilitacją zwierząt, aby te zwierzęta mogły być objęte wsparciem, szczególnie te gatunki priorytetowe. Widzimy, spotykamy się z różnymi przejawami, no też niedobrych zjawisk. Dotyczy to na przykład orłów, słyszeliście Państwo niedawno. Takie, tego typu ośrodki właśnie Narodowy Fundusz także finansuje, więc ta rola instytucji finansującej priorytety zgodnie z polityką Ministerstwa Klimatu i Środowiska staramy się realizować, podejmując je i także to finansowanie w dużej części dotacyjnej daje tym instytucjom ochrony środowiska tak ważnym jak parki narodowe, daje te możliwości, żeby mogły one funkcjonować w oparciu o najnowsze technologie, sprawdzone technologie, ale także ten bardzo ważny element ochrony przeciwpożarowej, ochrony bioróżnorodności i tutaj także dysponujemy tym najnowocześniejszym sprzętem w Polsce, który sprawdzi się także w misjach zagranicznych, więc to wszystko w ramach tych środków jest finansowane. Tak, pani minister? Tutaj pan prezes mówił o tym wsparciu parków narodowych, to tak brzmi bardzo ogólnie, ale chciałam państwu pokazać jeden przykład. Karkonoski Park Narodowy ratuje motyla, niepylaka Apollo i to są właśnie środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co roku
te motyle są wypuszczane, ale żeby doszło do wypuszczenia, najpierw jest olbrzymia praca ekspertów, więc to też pokazuje, że nie tylko tak duże gatunki jak żubr Polska ratuje i chroni, nie tylko takie znane nam wszystkim jak ryś, jak wilk, niedźwiedź, ale również te drobniutkie, co do których być może nawet nie mieliśmy wrażenia, że one wymagają ochrony albo że w ogóle ktoś podejmuje takie wysiłki. I to wszystko jest dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o program związany z ochroną przeciwpożarową, to duże działanie, które podejmujemy w związku z pożarem, który miał miejsce na terenie Biebrzeńskiego Parku Narodowego parę lat temu, i to dało nam jakby jasny sygnał, że również te ekosystemy, te miejsca nie są odporne na takie tragedie. Zresztą w zeszłym roku w Czechach również mieliśmy i obserwowaliśmy duży pożar w Karkonoskim, w Parku Narodowym w Czechach, więc dzisiaj chcemy zapobiegać, lepiej się przygotować i być gotowym, licząc na to, że wszelkie działania, które podejmujemy, spowodują, że nigdy nam się już nie zdarzą takie sytuacje, ale musimy być gotowi. Pytanie do naszej pani ekspert. Co każdy z nas może zrobić dla ochrony bioróżnorodności? Czy ma pani doktor może dla nas jakieś dobre praktyki do zastosowania? Dla nas obywateli, w takim codziennym życiu, w jaki sposób każdy z nas mógłby przysłużyć się ochronie różnorodności biologicznej? Ja sobie zrobiłam ściągę, żeby o niczym nie zapomnieć, chociaż na pewno nie wyczerpię całego wachlarza możliwości. A przed chwileczką mówiliśmy o parkach narodowych i tu proszę Państwa, co przeciętny obywatel może zrobić dla parku narodowego? A myślę, że nie będzie zaskoczeniem, kiedy powiem, że proszę Państwa, to co możemy zrobić, to traktować z należytym szacunkiem. Kiedy zwiedzamy muzea świata, czy kiedy zwiedzamy zabytki sakralne typu katedry, to wiemy, jak mamy się w nich zachowywać i nikt z nas nie będzie uważał, że ogranicza się jego wolność, jeżeli jesteśmy proszeni o zasłonienie ramion czy założenie dłuższej spódnicy. I podobnie traktujmy również parki narodowe. To jest swego rodzaju muzeum, to jest swego rodzaju obiekt sakralny, dla niektórych również. To jest miejsce, gdzie powinniśmy mieć tą świadomość, że jesteśmy gośćmi. Dlatego nie zbaczajmy chociażby ze szlaków turystycznych. To jest najprostsza rzecz, którą możemy zrobić. Wiele parków również bardzo prosi, aby nie spacerować, nie chodzić po zmroku. Jest to czas, kiedy po prostu przyroda, gatunki, które tam mieszkają, mają swoje siedliska, mogą odpocząć od naszej obecności. Więc chyba to są takie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić bez większego poczucia właśnie ograniczenia dla nas, a dla wielu gatunków jest to szalenie ważne. Myślę, że kiedy mówimy o takich parkach narodowych, które mamy na nizinach, chociażby o Poleskim czy o Biebrzańskim, czyli o Mokradłowych, to zdajemy sobie sprawę, że kiedy zejdziemy ze szlaku, to może się to skończyć dla nas źle. A bagno wciąga, w sensie również dosłownym, więc dla własnego bezpieczeństwa będziemy tych szlaków się trzymać, ale w momencie, kiedy już mówimy o parkach narodowych górskich, to ta pokusa, żeby zejść ze szlaku, jest dużo większa, zwłaszcza zimą. A proszę Państwa, jeżeli jeden turysta przejedzie quadem w Karkonoskim Parku Narodowym, gdzie chroni się cietrzewia, no to w tym momencie my po prostu powodujemy, że jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że ten gatunek nam przetrwa. Bo proszę Państwa, dla zwierząt zimą każde spłoszenie, każdy stres to jest dodatkowe wydatkowanie energii i coraz mniejsza szansa na przeżycie zimy, po prostu. Ale nasze dobre zachowanie powinno się odnosić nie tylko do parków narodowych, ale generalnie wszędzie, gdzie odpoczywamy na łonie przyrody. Fajnie, żebyśmy wszyscy przyjęli pewną zasadę. Nie pozostawiamy po sobie żadnego śladu. Zostawiamy miejsce w takim stanie, w jakim ono było i zachowujemy się tak, żeby nasza obecność jak najmniej przeszkadzała innym mieszkańcom tego terenu. O zabieraniu śmieci nawet nie wspominam, bo jest to rzecz zupełnie naturalna. Proszę Państwa, wyjeżdżamy również do dalekich krajów bardzo egzotycznych i tutaj znowu przestroga, postarajmy się, jeżeli chcemy przywieźć sobie pamiątkę, to niech ta pamiątka nie będzie wyprodukowana z jakiegokolwiek zwierzęcia czy jakiejkolwiek rośliny. Bo oczywiście to nie jest tak, że wszystko jest zabronione i że przywiezienie czegokolwiek będzie problemem,
ale jeżeli już chcielibyśmy, to musielibyśmy sprawdzić, czy rzeczywiście potem nie zapłacimy mandatu, bo przewieźliśmy pamiątkę z rośliny lub zwierzęcia, po prostu, które jest objęte umową waszyngtońską i w tym momencie po prostu takiego pozwolenia nie ma. Natomiast jeżeli nie chce nam się tego sprawdzać albo jest to dla nas za trudne, po prostu tego nie róbmy. Ale to jeśli chodzi o wyjazdy, a co możemy zrobić w domu, będąc w domu, no to tu znowu, proszę Państwa, w zależności, gdzie Państwo mieszkacie, jakie mają Państwo możliwości. Jeżeli macie Państwo ogródek, to tych możliwości jest dużo więcej. Jeśli mieszkacie w bloku, to nie znaczy, że nie możecie zrobić nic, ponieważ możemy wzbogacać przestrzeń, która jest dookoła nas. I oczywiście w chwili obecnej chyba dosyć nadal modny jest ogródek, w którym mamy bardzo krótko przestrzeżoną trawę i żywopłot stój i jest to na pewno ogródek, który jest łatwo utrzymać i który no, spełnia nasze oczekiwania. Czujemy się dobrze w przestrzeni, która jest uporządkowana, nad którą jesteśmy w stanie zapanować i mieć taki fajny porządek dookoła siebie. Natomiast jeżeli myślimy o ochronie różnorodności biologicznej, to musimy sobie pozwolić na takie troszeczkę, żebyśmy byli trochę bardziej dzicy, ale z głową. To znaczy zastanówmy się, jakie rośliny możemy wprowadzić do naszego otoczenia. Czy możemy ten nasz żywopłot stój zamienić na gatunki rodzime, może głogi, może tarniny. Zastanówmy się, co sadzimy na naszych balkonach, co sadzimy na naszych rabatach. Czy rośliny, które sadzimy, będą przydatne owadom zapylającym? Czy będą kwitły przez cały sezon, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, tak żeby były taką swoistą stołówką dla właśnie dzikich naszych sąsiadów, dla owadów zapylających? Czy jesteśmy może w stanie zostawić kawałek swojego ogródka, no tu już na balkonach to dużo ciężej, ale czy jesteśmy w stanie zostawić kawałek ogródka, który będzie właśnie troszeczkę bardziej dziki, gdzie może nie zbierzemy wszystkich liści, gdzie zostawimy trochę patyków, gdzie powiesimy chociażby hoteliki dla owadów, tak aby mogły one również tam przezimować. I proszę Państwa, to oczywiście mówimy tutaj o takich naszych małych przestrzeniach, ale możemy też się zastanawiać, na ile jesteśmy w stanie wspierać swoimi pomysłami również chociażby spółdzielnie mieszkaniowe, tak? Bo na zasadzie nasza przestrzeń dookoła to również to, co robią urzędnicy w najbliższym naszym otoczeniu. Czy w tym momencie możemy wesprzeć w jakiś sposób, chociażby zgłaszając zapotrzebowanie na kwietną łąkę, albo właśnie zgłaszając sugestie odnośnie troszeczkę rzadszego koszenia trawnika. W wielu miastach mamy budżety obywatelskie. Proszę również spojrzeć, czy wśród pomysłów, które są zgłaszane, czy właśnie są takie zielone przestrzenie, inicjatywy, które mają na celu ochronę różnorodności biologicznej i może po prostu właśnie je wesprzeć, a jeżeli takich nie ma, to może po prostu samemu zgłosić. No i chyba rzecz ostatnia, aczkolwiek nie najmniej ważna, to oczywiście nasze decyzje konsumenckie, więc w tym momencie również możemy po prostu spojrzeć, czy produkty kupujemy, czy są certyfikowane, w jaki sposób zostały wyprodukowane, czy w tym momencie nie przyczyniamy się naszymi wyborami do degradacji środowiska i różnorodności biologicznej. Więc to tak bardzo pokrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym prelegentom. Otwieram tym samym sesję pytań i odpowiedzi. I skoro jestem przy głosie, to rozpocznę, ponieważ po mojej prawej stronie widoczne są znaczki pocztowe Polskie Karpaty Wschodnie. Pani minister, kilka słów o tym projekcie. Bardzo ciekawy projekt z inicjatywy Poczty Polskiej, która chce się włączyć w promocję polskiej przyrody, przedstawiła propozycję dwóch znaczków. Tutaj te znaczki możecie Państwo zobaczyć. To jest krajobraz Karpat z jodłą i ciemiernik purpurowy. I myślę, że ta ich inicjatywa wychodzi naprzeciw również naszej kampanii. Również w ten sposób chcemy docierać do świadomości ludzi, pokazywać to bogactwo polskiej przyrody, bo przecież Polacy mogą się szczycić tym, że od dziesiątek lat skutecznie chronią gatunki.
skutecznie również przywracają te, które były zagrożone czy na wymarciu. I mam nadzieję, że razem z takimi znaczkami dotrzemy również do tych osób, które być może nawet nie są świadome tego, że my właśnie dzisiaj rozmawiamy o różnorodności biologicznej, a znajdujące się tam egzemplarze czy zdjęcia świadczą właśnie o polskiej przyrodzie. Ktoś z Państwa ma pytanie? Mamy pierwsze pytanie z sali. Już podajemy mikrofon. Tutaj, tu w tym miejscu. Dzień dobry. Tak? Dzień... Słychać. Słychać, tak? Jacek ze środowiska. Ja mam takie krótkie i proste pytanie. Czy coś bliżej mogliby